23 750 zł to kwota, jaką gmina Chrzanów dołoży do zakupu nieoznakowanego policyjnego samochodu. W tej wysokości wesprze stróżów prawa także starostwo. Komenda Główna Policji zapłaci drugie tyle. W efekcie na drogach gminy Chrzanów i powiatu chrzanowskiego ma się pojawić nieoznakowany policyjny SUV. Ten radiowóz wraz z tak zwaną grupą operacyjną będzie jeździł po terenie gminy Chrzanów i pilnował porządku. Także mam nadzieję, że będziemy często go widzieć na naszych ulicach. Wóz będzie patrolował miejsca szczególnie niebezpieczne. Mieszkańcy wskazują mi choćby poprzez policyjną mapę zagrożeń. I po takiej analizie w miejscach, gdzie będzie największe niebezpieczeństwo przestępstw, wykroczeń, tam będą dyslokowani policjanci tym samochodem. Ten nowy nabytek i specjalna grupa policjantów mają więc być do wyjątkowych zadań. Zupełnie inną funkcję, bo raczej kontroli drogowej, pełnił z kolei znany na cały powiat nieoznakowany samochód policyjny z wideorejestratorem, czyli Czarna Perła. Ponad rok temu auto odstawiono do naprawy i zniknęło z powiatowych dróg. Z najświeższych informacji, które uzyskałam, tak zwana Czarna Perła Skoda jest w trakcie naprawy i niebawem wróci na drogi powiatu chrzanowskiego. Nie po raz pierwszy samorządy wspierają finansowo policję. Zakupy nieoznakowanych radiowozów ponoć mają wesprzeć także władze ościennych gmin. Coraz częściej także przeznaczają pieniądze na dodatkowe płatne policyjne patrole. Wszystko po to, by było bezpieczniej.